Jest taki jeszcze element tych fałszerstw w zdjęciach. To są stare, dobre radzieckie wzorce, prawda, z lat 30., 40., gdzie poszczególni towarzysze, którzy znikali w ramach czystek, znikali później na fotografiach. Dokładnie te same metody stosowano w latach 50., 60., gdzie było zdjęcie słynne Mieczysława Moczara z koniem, więc w pewnym momencie konia wycięto i wklejono tam takiego przytulonego partyzanta radzieckiego. I w wielu książkach ta fotografia się pokazała z takim podpisem przyjaźń tam partyzantów polsko-radzieckich. Inni towarzysze brali zdjęcia żołnierzy Armii Krajowej i wycinali im twarze i wklejali swoje własne. To są normalne metody preparowania zdjęć w czasach PRL-u. Oczywiście coś się nie zgadzało, jakiś ktoś był w koszulce polo albo miał inne buty, to doklejano jakieś tam krzaczki, takie rzeczy. To były normalne procedury działania instytucji paranaukowych i naukowych związanych głównie z wojskiem i z aparatem partyjnym. To była normalna działalność. Jakie były reakcje na pańską książkę? Od takich bardzo dla mnie sympatycznych wypowiedzi, że jest to jakiś przełom w badaniach nad komunistami, nad genezą PPR-u, do takich bardzo ostrych wypowiedzi, że tak się nie powinno historii uprawiać i tego typu bardzo niechętne wypowiedzi. One mają generalnie taką bardzo jasną linię. Historycy, którzy związani byli jakoś z establishmentem PRL-u, którzy tą historię w jakiś sposób fałszowali lub zaliczają się do grona uczniów tychże fałszerzy, często bardzo ostro wypowiadają się w tej książce. Chociaż nie tylko oni, powtarzam, nie tylko oni. Natomiast historycy, którzy już z nowego pokolenia, czy jakoś niezwiązani z PZPR, to raczej odnoszą się do tej książki sympatycznie. Powiem tylko o jednym incydencie. Niedawno pan profesor Marek Kazimierz Kamiński napisał mi bardzo życzliwą recenzję w Dziejach Najnowszych. W proteście kilku historyków, znanych luminarzy nauki PRL-u, wycofało się z dalszej współpracy z Dziejów Najnowszych. Jakieś tam listy pisało, protesty i tak dalej, i tak dalej. No ale ja myślę, że jakaś wymiana pokoleniowa tutaj wiele rzeczy w sposób naturalny będzie zmieniała. Oddajmy głos profesorowi Wieczorkiewiczowi i doktorowi Janowi Żeranowi. Byłem na obronie jego pracy doktorskiej, ale wcześniej i później, nim ta praca ukazała się drukiem, odbyliśmy kilka, potem już nawet kilkanaście rozmów, dyskusji w oku, też przedstawionych w książce, myślę o książce poświęconej Polskiej Partii Robotniczej. Byłem zadziwiony dojrzałością warsztatową, umiejętnością poruszania się w gąszczu piekielnie trudnych źródeł, bardzo często sfalsyfikowanych i sfałszowanych, wytworzonych przez aparat komunistyczny. Byłem zdumiony, jak Gontarczyk potrafi się w tym gąszczu biegle poruszać. Dlatego po wysłuchaniu tej obrony, po przeczytaniu tej książki, jeszcze w maszynopisie doszedłem do wniosku, który podtrzymuję, będę go podtrzymywał, że należy do najciekawszych, najwybitniejszych historyków swojego pokolenia. Wielką zasługą tej pracy, właściwie ona jest swoistym majstersztykiem z tego powodu, jest to, że Gontarczyk demaskuje machinacje komunistów w okresie wojny, zbrodnicze machinacje, dodajmy, na podstawie ich własnych archiwaliów. Ta monografia pokazuje w sposób jednoznaczny podległość formacji komunistycznej strategii sowieckiej, no a dodatkowo pokazuje również autor w tej monografii, że była to organizacja w dużej mierze przestępcza, w której odbywały się zbrodnie. Najbardziej chyba ciężkie zarzuty dotyczą, rzecz jasna, stosunku PPR-owców i formacji zbrojnych przez nich kontrolowanych w stosunku do Żydów. To niewątpliwie zdejmuje ostatnie zasłony rzekomego dobrego wizerunku tej formacji z okresu II wojny światowej. Jest też prawdą, że można spojrzeć na książkę Gontarczyka jako na likwidację pewnego szkodliwego, nieprawdziwego, a przecież wielce korzystnego w swoim czasie w polityce mitu, który spadkobiercy PZPR-u, Socjaldemokracja i pochodne organizacje twierdziły, że odwołują się do źródeł, że owszem, przestępstwa lat 40., zbrodnie nawet, to wszystko potępiają, ale źródła były szlachetne, źródła były uczciwe.
Otóż nie ma tych źródeł, nie ma uczciwości w tych źródłach. Kontarczyk zdemistyfikował, że źródła były równie cuchnące, tak jak późniejsza działalność PZPR w latach 40. równie zbrodnicze, równie zatrute od samego początku. Można by nazwać tego rodzaju konstatację, książkę, która potwierdza te fakty, faktem politycznym, bo niewątpliwie wpisuje się w ocenę działalności ugrupowań postkomunistycznych, zabierając im ich, czy kwestionując ich genealogię. Czy historycy, szczególnie historycy dziejów najnowszych, są piątą władzą? To ciekawe pytanie, oczywiście odpowiedź nie kokieteryjna, a szczera. Brzmi w ten sposób, że historycy dziejów najnowszych na pewno nie mają takich aspiracji i nie chcą być żadną władzą, ani pierwszą, ani piątą. Natomiast bez wątpienia historia dziejów najnowszych bardzo często, a wręcz zawsze można powiedzieć, wpisuje się w bieżącą politykę. Historycy dziejów najnowszych stają się w pewnym sensie piątą władzą, ale tylko w tym momencie, kiedy zaczynają ich wyniki badań służyć politykom do ewentualnego rozgrywania partii szachów politycznych. To znaczy tak, że z tego, co powiedział pan Jan, wynikałoby, że piątą władzą historycy byli wtedy, kiedy fałszowali historię PPR-u. Natomiast współczesny, nowożytny historyk XXI wieku jest jakby w innej regule, w innej logice wydarzeń niż polityka. I jest coś takiego dramatycznego w tym, pan przyzna, że chciał, nie chciał pan, tylko tą piątą władzą jest. No, polityk nie ma takiej wiedzy w tej chwili, jak wielu pana kolegów, jak często młodych ludzi, na których spada chyba ogromna odpowiedzialność. No. Otwierają jakąś puszkę Pandory, nie mogą się z nią właściwie podzielić tak do końca, prawda? Ta wiedza jest jakby taka naukowo-wewnętrzna. Ja jednak podzielam ciekawą opinię Jana Rażaryna, wygłoszoną wcześniej, że historyk raczej nie aspiruje do tego, żeby być piątą władzą. Ja też tego w ten sposób nie odbieram. Generalnie jest tak, że historyk wydaje mi się, powinien czuć albo przynajmniej potrzebę dobrej, solidnej roboty, albo pewnej misji. Misji przekazywania społeczeństwu jego, przywracania społeczeństwu jego własnej pamięci. Tak generalnie ja widziałbym wizję prawdziwego historyka, rzetelnego historyka dziejów najnowszych w Polsce. Ten proces po 50 latach PRL-u, proces przywracania pamięci, to chyba Krasnodębski kiedyś napisał, jest niesłychanie potrzebny i widzę tutaj taką funkcję bardziej usługową dla społeczeństwa, robienie czegoś dla tego społeczeństwa niż jakiś element, no nie wiem, władzy rządzenia. Natomiast jest to, o czym pan mówi, że no, te dokumenty dotyczą osób żyjących, często osób, te, które znajdują się chociażby w Instytucie Pamięci Narodowej, te, po które historycy sięgają, pisząc o latach 60. czy 70., jest ta duża odpowiedzialność i to się czuje, że to nie jest tylko martwa historia, tylko historia niesłychanie związana z tym, co się dzieje dzisiaj na scenie politycznej i to, no i to ma swoje i pozytywy, ale ogromną liczbę negatywów. Te afery i różne kłótnie i pretensje wybuchające, pretensje w stosunku do historyków w związku z publikowaniem jakichś konkretnych dokumentów kolejnych z archiwów IPN-u są chyba tego najlepszym dowodem. A ta wiedza takich tych młodych historyków, czy ona czasem ich nie przerasta momentami? Czy to nie jest tak, że odpowiedzialność za tą wiedzę staje się nagle przytłaczająca? No bo nie wszyscy są może jacyś tacy odporni psychicznie, bądź tak o takich pewnych żelaznych poglądach. No niektórzy, wydaje mi się, nie radzą sobie z taką odpowiedzialnością. To jest bardzo trudne. Niektórzy, widzę to po niektórych pracach historyków, boją się o niektórych rzeczach pisać. Zdają sobie sprawę, że no, puszczanie jednego dokumentu za dużo byłoby wsadzeniem kija w mrowisko i kolejną aferą. Generalnie jest tak, tą presję ogromną się czuje i jedni historycy sobie z tą presją radę dają i puszczają dokumenty w myśl zasady prezentowanej przez Józefa Mackiewicza, że tylko prawda ma jakikolwiek sens. Ale są tacy, którzy się tych dokumentów boją i piszą naokoło ostrożnie lub uciekają od niebezpiecznych lub takich ryzykownych tematów.